zdrowia, szczególnie dla dzieci wychowywanych bez ojców. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, poprawność polityczna osiąga szczyty. Komunizm osiąga to dzisiaj, to co 100 lat temu chciał osiągnąć, czyli rozwala rodzinę. Rozwalanie rodziny jest po prostu nieprawdopodobne. Na dzień dzisiejszy to widać doskonale. W Ameryce socjaliści, czyli tak zwani liberałowie, czyli tak zwani Partia Demokratów, 33% z nich uważa, że w zasadzie rodzina, że małżeństwo nie jest potrzebne do stworzenia jakiejś takiej silnej jednostki rodzinnej. 80% konserwatystów uznaje, że jest potrzebna. Znaczy nie, 33% liberałów uważa, że jest potrzebne, czyli 66% uważa, że jest niepotrzebne. Konserwatyści 80% jest za rodziną, 20% mówi, że może być bez, a takich pośrodku centrowych, no to w zasadzie 55% mówi, że rodzina jest potrzebna. No i to jest makabra dnia dzisiejszego. Wśród Murzynów 80% dzieci jest wychowywanych tylko przez matki. Jest to w zasadzie początek końca. No dlaczego tak to się stało? No stało się to dlatego, że rząd uwielbia swoje dostawać głosy. No, kiedy się dostaje głosy, no dostaje się głosy, kiedy daje się tą kiełbasę, kiedy daje się tam mieszkania, kiedy się rozdaje wszystko. No i to jest początek końca społeczeństwa. Dlaczego jest początek końca społeczeństwa? No bo w rodzinie to jest potrzebne. Potrzebne są w zasadzie matka i ojciec, tak? Ojciec może zapłodnić, tylko matka może urodzić, no i tylko matka, można powiedzieć, jest pewna, kim jest ojciec tego dziecka. No dlatego w religii żydowskiej Żydem są tylko ci po linii matki. No bo to wiadomo, że matka jak była Żydówką, ojciec trudno powiedzieć kim, no ale to na marginesie. No ale jest taka sytuacja, że w zasadzie matka no to chroni, opiekuje się, jest czuła, ma jakąś taką empatię, czyli wyraża zrozumienie uczuć tych dzieci, ma sympatię, czyli bierze udział w trudnym etapie tych dzieci. No a ojciec sam w sobie no to ma trochę inną rolę, tak? Ojciec no to się bawi bardziej, jest bardziej taki opiekuńczy, no i w zasadzie chroni dzieci. No i to są takie balanse dwa, kiedy dzieciak widzi, matka robi swoje, ojciec robi swoje. No i w takiej tradycyjnej rodzinie przez setki lat, no to w zasadzie było to, że facet pojmował tam sobie kobietę za żonę. No oczywiście były różne wypadki, jak szaleni królowie w Anglii, którzy ścinali głowy, bo żony nie mogły mieć dzieci. No ale 90% można powiedzieć normalnie tradycyjnej rodziny, no to żyli, rozwody nie były bardzo popularyzowane. Ludzie musieli się tam jakoś tam dobierać. Wiadomo było, że ten ślub, no to ogłaszali, czy ktoś nie jest przeciwko, czy nie ma jakichś przeciwwskazań, czy nie ma jakichś tam chorób i tak dalej, i tak dalej. No i ludzie mieli szansę tam przekonać się w tym narzeczeństwie, czy chcą być ze sobą, czy nie. No a później, jak już klamka zapadała, no to było ciężko. No i to ciężko w zasadzie, no to ludzie używają jako argumentu przeciwko małżeństwu. No wiadomo, że tam 10-15% jest jakichś tam problematycznych, tragedie są i tak dalej. No ale jednak duża większość jednak jakoś to działało. No i na dzień dzisiejszy komuniści, socjaliści w zasadzie rozwalają tą rodzinę. Tłumaczą, że małżeństwa czy tam związki homoseksualne dwóch facetów są w stanie doprowadzić dzieci do normalnego rozwoju, dwie lesbijki są w stanie doprowadzić do rozwoju, samotne matki są w stanie doprowadzić do rozwoju, samotni ojcowie. No wiadomo, że tak, że w wielu, wielu wypadkach jest normalny rozwój, normalny sukces i te dzieci jakoś tam dochodzą, no ale jednak ten cały ten bufet
życiowy, który jest oferowany przez ojca i matkę, na pewno jest troszeczkę bogatszy niż oferowany przez samotną matkę, która jest nad wyraz opiekuńcza. No i czasami, jeżeli jest nadopiekuńcza, no to ten dzieciak wyrasta, szczególnie chłopcy, bez jakiegoś tam spojrzenia na autorytet męski. No i poza tym ojciec to jeszcze z reguły jest w stanie przekazać, jak się zachowywać z agresją, tak? No bo jednak faceci, my mamy jednak te testosterony, jesteśmy bardziej impulsywni, jesteśmy bardziej rzutcy i tak dalej. No dlatego faceci chodzili polować na te dzikie bizony czy tury i tak dalej, a kobieta rodziła i pilnowała tych dzieci, tak? No a ten facet jednak musi być taki, jaki jest. W wojsku też byli żołnierze, nie było żołnierek, no bo żołnierki to z reguły przeciwnik albo zgwałcił, albo zabił, albo zapłodnił i porwał do siebie. Także jednak tylko faceci działali. No i dlatego między innymi były te prawa wyborcze były tylko dla facetów, no bo faceci, jeżeli oni decydowali o jakichś rzeczach, czy się bronić, czy nie bronić, no to oni mieli ten miecz w ręku i mieli te prawa wyborcze. Tak to, że była ta jedna z podstaw, dlaczego kobiety nie miały praw wyborczych. No nie wszyscy o tym wspominają, no ale taka jest prawda, tak? Tak samo te prawa wyborcze, że chłopi nie mieli, a szlachta miała. No to było to też podobnie, bo chłopi produkowali jedzenie tam dla wszystkich. Na szlachta brała tego konia i tą szablę i szła walczyć z Turkami czy ze Szwedami, a inni nie walczyli. Także, że oni głosowali o całym, powiedzmy, bytności czy niebytności państwa. Ale wracając do tej rodziny, no to jeszcze druga sprawa jest taka, że jednak te samotne matki, no to nie dość, że nie są w stanie wychować tak, jakby matka i ojciec wychowali, no ale to często też jest finansowo, tak? No bo jeżeli matka ma pracować, no to wtedy się nie opiekuje, no i wiadomo, że w wielu rodzinach pracuje mężczyzna i kobieta, mąż i żona i jest ciężko, no to wiadomo, że jeżeli sama kobieta jest, no to jeszcze jest bardziej ciężej. Statystycznie to jest tak przykro, czy tam dziwnie, że właśnie dużo, dużo kobiet, które ma nawet decyduje się na posiadanie dziecka bez faceta, no to później mają zawsze problemy z wyjściem za mąż, no bo jednak niestety faceci w swoich genach mają to, że jeżeli pracują i utrzymują jakieś tam dzieci, no to wolą, żeby to były jednak ich geny, tak? Także, że jeżeli wychowują nie swoje dziecko, no to są taką jakąś podrzuconą kukułką w przekonaniu facetów, no i z reguły nie biorą. Inna sytuacja jest, kiedy są jacyś rozwodnicy i tam z jednej strony są dzieci, z drugiej strony, no to jest takie małżeństwo z rozsądku. No ale dlaczego mówię o tych socjalistach, że dlaczego oni chcą rozwalić tą rodzinę? No chcą rozwalić rodzinę, no bo chcą jednak kontrolować społeczeństwo. To społeczeństwo takie podatne nad opiekuńczość państwa, no to wybiera. No i tu jest następny problem właśnie, dlaczego wieś amerykańska głosuje na konserwatystów, tak? Że pomimo, że są biedni, że bardzo często nie mają, ciężko im się wszędzie, no to wszyscy ci socjaliści, czy ci teoretycy, amatorzy z tych najwyższych koledzy i uniwersytetów dziwią się, dlaczego właśnie ci biedni ludzie na wsi nie chcą głosować za mieszkaniami komunalnymi, że nie chcą głosować za tym, żeby ten wszystkie food stamps, czyli food stamps to są takie kupony na jedzenie, ale to nie są takie kupony w sensie, co Polacy znają, że jest kupon, żeby można kupić i trzeba mieć pieniądze. Kupony na jedzenie w Ameryce to tam się dostaje kilkaset dolarów
Ale to w tym, na tym, to można, jest kupon i się daje ten kupon, no to oni dają czy kostkę masła, czy tam galon mleka, czy jakieś jajka, czy jakieś jedzenia i tak dalej. Za ten kupon, który jest w zasadzie pieniędzmi, tylko nie jest pieniędzmi. Ostatnio to już w ogóle nawet tych kuponów to już nie ma fizycznie. Przepraszam, to są po prostu teraz, to już są karty takie debetowe i oni wpłacają tam co miesiąc ileś tych pieniędzy i ci ludzie po prostu używają tego jako karty tej debetowej, czyli pieniądze są wysysane z tego. No i lewica, liberałowie dziwią się, dlaczego oni głosowali na Trumpa. No bo Obama i Clinton, no to im obiecują im, że będzie wszystko za darmo. No i w miastach tak jest, w miastach to jest Chicago, Detroit, tam gdzie jest dużo, właśnie dużo murzynów, gdzie jest dużo ludzi z Ameryki Południowej, no to przyjeżdżają do Ameryki, po prostu wysysają jak tylko mogą ten system państwowy tych nie zdają sobie sprawy, oni podatków nie płacą, to nie wiedzą skąd te pieniądze się biorą, myślą, że one rosną po prostu gdzieś tam na drzewach magicznie, no i popierają ciągle tych socjalistów, no bo jest to rozdawnictwo. No ale na wsi jeszcze ci ludzie tradycyjni, konserwatyści, no to oni jednak mają jakieś aspiracje, mają jakąś dumę własną osobistą, mają jakiś zestaw swoich wartości takich, że ci ludzie wiedzą, kim chcą być, kim mogliby być, no i wiedzą, że to jednak jest ten komfort materialny dawany przez państwo, no to nie jest to, z czym oni się by zgadzali, tak? No bo jeżeli państwo, jeżeli kontroluje wszystko i później pilnuje prawa i pilnuje rozdzielania, no to w zasadzie może powiedzieć, co ludzie mają jeść, tak? No bo powiedzą, dostajecie jedzenie od nas, no to będziecie mieli powiedziane, co macie jeść. No i zaczną im, powiedzmy, masz kupować to bez cukru, bo jest zdrowsze, masz to kupować bez masła, bo jest zdrowsze i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, gdzie ludzie czują podświadomie, że tracą tą niezależność. Jeżeli tracą tą swoją niezależność jako jednostki indywidualne, czy jako społeczeństwo, no to po prostu jest to może być to kontrolowane w każdej dziedzinie ich życia i to jest robione przez w zasadzie urzędników, biurokratów, ludzi, którzy tam mają te swoje słodkie pasatki w tych swoich ministerstwach, kompletnie są daleko od tych normalnych ludzi, którzy no są dumni, tak? Są dumni. Często mogą być głodni, ale jednak są dumni. I to jest to właśnie, co Amerykę no czeka. Ta marchewka jest machana i to rozwalanie rodziny, rozwalanie tej moralności jest coraz gorsze. Wychowanie tych dzieci jest coraz bardziej niemożliwe. Dzieciaki idą na uniwersytety, tam im robią z tych głów po prostu no jakiś szlam taki, jakieś śmierdzące takie bagno socjalistyczne. No i wszyscy w zasadzie się przekonują, że ten socjalizm, czyli pilnowanie państwa wszystkich i wszędzie, będzie bardzo dobre. Jest po prostu, jest to nieprawdopodobne to, co się dzieje. Nieprawdopodobne. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, ale serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć. Dzwoneczek, dzyń, dzyń, o codziennych powiadomieniach, o codziennych filmikach. Filmy są demonetyzowane, no ale się odwołuję i po odwołaniu, po 48 godzinach czasami wrzucają, że jest zmonetyzowane, no ale to niestety już wszyscy obejrzeli. Także monetyzowanie na nic się nie zdaje. Ale jeżeli możesz, to polecaj, gdzie się da, wysyłaj, wrzucaj, pisz swoje komentarze, pisz swoje opinie i do następnego codziennego filmiku.
Zdrowia!